Dzień dobry kochani, witajcie. Cześć. Chciałam Wam przekazać taką informację, że jest niedziela. Jak jest niedziela, to dzisiaj będzie godzina 20. Jak będzie dzisiaj godzina 20, to oznacza, że w każdą niedzielę o godzinie 20 budzimy wilki. Szczegółowy opis, jeżeli ktoś jeszcze z tym nie zapoznał i z tą akcją i nie obserwował wcześniej Rebel 24, to szczegółowy opis jest w tytule tej transmisji. Budzimy wilki o godzinie 20, a ponieważ jesteśmy w trasie, to po drodze będziemy w Głogowie. Tak więc jak będzie miała wypaść godzina 20, to akurat o tej godzinie, około tej godziny będziemy w Głogowie na bulwarze. Tak więc ja w Głogowie na bulwarze, my w Głogowie na bulwarze będziemy budzić wilki. Tak więc jeżeli macie ochotę i chcecie się z nami zobaczyć, to z chęcią się z Wami spotkamy. Chciałam podkreślić, że nie jest to żadne zgromadzenie, tylko po prostu spotkanie, do którego mamy prawo. A że niektórzy lubią słuchać muzyki, a my dźwięków przyrody, no. To posłuchamy dźwięku przyrody o godzinie 20. Oczywiście chciałam też podkreślić, że jestem w biegu, bardzo się śpieszę i bardzo goni mnie czas, bo będę miała jeszcze kupę kilometrów do domu. Będziemy mieli wszyscy, ale będziemy na bulwarze w Głogowie około godziny 20. Postaramy się być tak około 19, po 19, żeby spotkać się tam z ludźmi, porozmawiać, usiąść, wypić kawę. Około godziny 20 będziemy budzić wilki i zaraz po godzinie 20 już odjeżdżam w kierunku, w którym mam odjeżdżać, ponieważ będę miała presję czasu, ale mimo presji czasu tak sobie pomyślałam, że co tutaj po drodze, są różne miasta, gdzieś wjedziemy, jeszcze nie wiedzieliśmy gdzie, ale postanowiliśmy, że to będzie Głogów, ponieważ Głogów też jest taką twierdzą wolności, jak wiecie. I serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Głogowa i okolic, tak więc jeżeli macie ochotę się z nami spotkać, to będzie okazja. A jeszcze Bielsko-Biała, wiem, że jesteście mocni, nawet jeżeli nas tam nie ma, to zróbcie relację. Wyjdźcie tam, gdzie ostatnio, gdzie tydzień temu znaczy, byliśmy. No, tutaj jeżeli... W sensie po prostu osób, niech wilki zawyją. Dużo osób napisało pod poprzednią transmisją, że budzą wilki, że u nich też wyją wilki, że słychać wilki. I to nie tylko w Polsce, ale również poza tak. Polską. Tak więc jeżeli chcielibyście wysłać nam taki materiał z budzenia wilków, to możecie go wysłać, a my go z chęcią udostępnimy. Tak więc możecie wysyłać, czy to na redakcja@rebel24.pl, czy to na messengerze rebelowym, z którego teraz jest transmisja, czy tam na mój prywatny messenger. Możecie wysyłać. A ja mam jeszcze taki pomysł, jeżeli się uzbiera dużo takich filmików z tych wszystkich niedziel, to ja to wszystko połączę, zrobię taki jeden materiał, wrzucę na przykład na YouTube'a, czy gdzie tam będziecie chcieli. No w każdym razie, jeżeli wyślecie na Rebel 24, no to Rebel 24 będzie mógł to udostępnić, a jak wyślecie do Andrzeja, to tam już Andrzej będzie Was informował, co będzie tam, że jak się zgodzicie, co będzie robił. W każdym razie, no, godzina 20, w każdą niedzielę budzimy wilki, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakim zakątku świata, bo to jest teraz czas na budzenie wilków, żebyśmy się usłyszeli, żeby nas usłyszano. Czas uświadamiania już był i on minął, żeby uświadamiać baranki, przyszedł czas na wilki. No i taka akcja, tak? W przyjemnych dźwiękach przyrody. No i tyle, jesteśmy w kontakcie. Jeżeli chcielibyście do redakcji RB24 coś nadesłać, to możecie. My to w jakiś sposób udostępnimy, na pewno taki przyjemny dla Was, żeby Wam było miło też. I co? No i oglądajcie nas około godziny 20. Zapraszam. No, a my zaraz tutaj mamy jeszcze na miejscu kilka rzeczy do zrobienia, a później ruszamy w trasę i postaramy się tak wyrobić, żeby być przed 20, żeby móc porozmawiać na spokojnie z mieszkańcami Głogowa, którzy zechcą się z nami spotkać. No, bo później, tak jak mówię, o 20 budzenie wilków i zaraz po 20 od razu musimy wsiadać do samochodu i ruszać. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No, i tyle. Może jeszcze Wam dzisiaj coś pokażemy ładnego. Tak, są takie plany, pogoda jest w miarę i obserwujcie Rebel 24, bo obojętnie jakie są wyjazdy, czy to one są zaplanowane takie stricte, że tak powiem służbowe, czy one są prywatne, to jeżeli coś jest ciekawego, to zawsze się z Wami staram podzielić. Tak więc jeżeli coś jest dla mnie ciekawe, to uważam, że dla Was też może być i Wam pokazuję też z tej strony, taki już mam odruch, o coś fajnego to ja wyciągam, bo mam w kieszeni, to wyciągam i pokazuję. I love you, napisał Tomasz. No, tutaj się z nami witają. No, jest taka wczesna godzina, jest niedziela, może śpicie. No, to pozdrawiamy Was serdecznie i co? No i obserwujcie nas o 20. Możecie podać tę informację dalej, jeżeli jesteście z Głogowa.
Życzę Wam spokojnego i dobrego dnia. Dziękujemy Aniu, Tobie również i wszystkim widzom. I pozdrawiamy Was. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia w Głogowie albo na kolejnym live.